Cześć, dzień dobry, z tej strony Marta Florkiewicz-Borkowska, czyli Pani Flobo. Chciałabym Wam pokazać dzisiaj zastosowanie aktywności Draw It na języku angielskim. Wybieram tutaj opcję szybkiego udostępniania aktywności, czyli nie w ramach całej lekcji tworzonej przeze mnie, tylko w ramach po prostu szybkiej aktywności, którą chciałabym, w tym, w którą chciałabym zaangażować moich uczniów. W związku z tym naciskam quick launch, czyli szybkie udostępnianie u góry, w prawym górnym rogu, wybieram opcję draw it, czyli rysuj. No i w tym momencie jako background, czyli jako tło muszę załadować moją kartę pracy z języka angielskiego. I w tym momencie y, powiem wam, że kartę pracy y, zrobiłam w kanwie. Dotyczy ona y, brakujących liderek, literek, czyli jest przeznaczona dla uczniów, y, dla uczniów tak naprawdę młodszych. I y, już szukam. Już szukam, bo widzę, że mam, ale akurat mi się rzucają w oczy nie z angielskiego, tylko z matematyki, które przygotowałam, więc jeszcze raz muszę przelecieć. Bo widzę, że mam odejmowanie. Mam dodawanie pisemne jest, mam też angielski, dobra. Zobaczcie, to jest karta pracy, którą przygotowałam w kanwie, to znaczy na bazie szablonów w kanwie, żeby nie było. Co nie chciałam, usunęłam, co chciałam, to zostawiłam. I oczywiście mogę tutaj napisać polecenie dla uczniów: wstaw brakujące literki. Ok, mogę dodać czasomierz. Powiedzmy, że ustawię 2 minuty. Naciskam add. Strzałeczką chowam sobie to polecenie tutaj do góry, no i teraz yy, muszę to uruchomić, tak? Czyli, żeby uruchomić moim uczniom, to naciskam na dole Quick Launch, czyli szybkie udostępnianie. Program, słuchajcie, automatycznie wygeneruje mi teraz kod do tej aktywności. Ja oczywiście mogę podać kod uczniom. Którzy już wiedzą, na jaką stronę mają wejść, albo gdzie wpisać, jeśli korzystają z aplikacji w urządzeniu mobilnym, ale mogę też poparać ten link tutaj. Zobaczcie, gdzie są te dwa łańcuszki. Klikam w link i kopiuję bezpośredni link od razu do tej aktywności, podając uczniom na platformie, na, na, na czacie, na przykład, gdzie wspólnie pracujemy. Ja teraz go załaduję w nowej przeglądarce, żeby pokazać Wam, jak to wygląda ze strony ucznia. Wklejam ten link. Wpisuję swoje imię i dołączam do lekcji klikając Join Lesson. Mam informację, że aktywność będzie trwała dwie minuty. No i jako nauczyciel, słuchajcie, muszę teraz tą aktywność uruchomić. W związku z tym widzę, że już Marta dołączyła, jakby było kilku innych uczniów, to też bym ich widziała. Naciskam Start Activity i przechodzę, słuchajcie, tutaj jako uczeń. No i zobaczcie, co mogę wybrać. Mogę wybrać taki pisak normalny, wybiorę sobie zielony, i mogę literki wpisywać po prostu kat ręcznie, a mogę też, to, żebyście widzieli, jako tekst wpisywać jako ramkę, tak? Tylko to wtedy tutaj trzeba edytować, oczywiście, zmniejszyć, ale da się. I chcę Wam pokazać obydwie możliwości, jak to wygląda. W zależności co chcemy pisać, co będzie nam, co będzie wygodnie, trzeba też uczniom to po prostu pokazać, przećwiczyć z nimi, żeby oni widzieli. W zależności jak to woli, ja tutaj uzupełniam, tak, Bak. zobaczcie, tak wygląda moja strona. I teraz chcę wam pokazać, wejdę szybko do strony nauczyciela. Zobaczcie, nauczyciel. Widzi. Ja mogę sobie podejrzeć, już na jakim etapie jest uczeń, więc to jest super, że nauczyciel po prostu w czasie rzeczywistym po prostu widzi od razu, co uczniowie, co uczniowie robią. Więc ja teraz tutaj może już tak uzupełnię: o, pen. To jest jet. Tu mamy leg. Tu mamy van. O. I tu mamy szyneczka, czyli ham. Zdecydowanie lepiej mi się pisze, jak tekst wstawiam, ale chcę po prostu Wam pokazać, żebyście wiedzieli, jak to działa. Jeżeli ja, jako uczą, jestem pewna, że wszystko jest dobrze, naciskam submit, i w tym momencie nauczyciel ma, będzie miał zaraz informację, że yy, teraz jest, że Marta in progress, czyli że Marta jest w trakcie. Jak czas się skończy, to będzie, że potwierdzone. Już teraz widać, że potwierdzone, bo on załapał. Mo, wysłanie mojego przycisku Submit, czyli potwierdzenie. Czas się skończył, ja mogę oczywiście powiększyć, e, mogę zobaczyć, c, jak moi uczniowie zrobili tą aktywność, mogę też na bieżąco ją komentować, mogę udostępniać uczniom poprzez to, że pokazuję, udostępniam swój ekran, albo naciskam przycisk ten czerwony Share, on powoduje, że wtedy wszyscy uczniowie będą widzieć tylko i wyłącznie zadanie udostępnione przez panią tego danego ucznia. To warto też wiedzieć, że tak to po prostu działa. Także jeśli chcę zakończyć tą sesję, klikam u góry koło poda End Session i potwierdzam, że jestem pewna, jest. Wychodzę wtedy z tej sesji, jeśli będę chciała ponownie uczniów innych albo tych samych zaangażować do tego samego ćwiczenia, Odpalam na nowo po prostu udostępnianie i nowy kod będzie wygenerowany. Zachęcam do eksperymentowania i do inspirowania się i do angażowania uczniów właśnie do takich aktywności.